8 kwietnia, piątek, dzień dobry, a nawet bardzo dobry dzień na to, ażeby odwiedzić Opolski Ogród Zoologiczny. No bo kiedy jak nie dzisiaj, w Dniu Miłośników Zoo, my zachęcamy gorąco do tego, ażeby przespacerować się do naszego ogrodu i odwiedzić chociażby to miejsce, w którym znajdujemy się teraz, czyli pawilon małp. Możemy tutaj poobserwować, jak hasają na wysokości różne gatunki małp, ale możemy też zajrzeć do leniwców. Między innymi tutaj właśnie taki gatunek leniwca dwupalczastego się znajduje. No, jest wyjątkowo aktywny, można powiedzieć. Możemy zobaczyć, jak się porusza, czyli u leniwców piątek jest niezwykle aktywny. Pawilon małp to jednak nie jedyne miejsce, które warto odwiedzić, będąc tutaj w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym. Tych pawilonów jest dużo więcej. Wspomnę tylko o stawonogach, płazach czy dużych kotach. Więc tu, pośród setek gatunków roślin i zwierząt, każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku, a nam pozostaje zaprosić Państwa, czy to dziś, czy w najbliższy weekend, czy w kolejnych dniach, do tego, ażebyście czy w pojedynkę, czy z rodziną, bądź z najbliższymi pojawili się tutaj, no i chłonęli całą tę przyrodę.